Cześć kochani, w dzisiejszym vlogu opowiem Wam o moich początkach z dietą keto, a konkretniej o błędach, jakie wtedy popełniałem, bo były duże. Ale zanim o błędach, chcę Wam serdecznie podziękować za to, że wbiliście pierwszy 1000 subskrypcji na moim kanale Keto Aktywnie. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli oglądacie mnie i nie subskrybujecie jeszcze kanału, zapraszam, kliknijcie na dole czerwony przycisk, zaznaczcie dzwoneczek. Dla mnie to będzie sygnał, że lubicie moje vlogi, kanał będzie się rozwijał i wszyscy będą zadowoleni. Ja, kochani, pierwszy raz zainteresowałem się dietą keto jakoś 10 lat temu. Głównie po to, aby zrzucić troszeczkę zbędnych kilogramów. No i wtedy nie było na Facebooku tak wielu grup o tematyce diety keto, na YouTubie nie było zbyt wielu kanałów na ten temat, dlatego dostęp do informacji na temat diety ketogenicznej był bardzo mały tak naprawdę. Wtedy chyba to była taka nowość. Mało było tych informacji, człowiek nie wiedział do końca, jak się za to wziąć. Ja spróbowałem i to nie wyglądało tak, jak wyglądać powinno. Ja na przykład, kochani, na początku liczyłem wszystko, co tylko się da. Gramaturę posiłków, wszelkie makro, ale dosłownie to było aż już chore. Co do grama wszystko było liczone, także ja wtedy stałem się trochę niewolnikiem tej diety, a to chyba nie o to chodzi. Ja mówiłem w którymś z niedawnych vlogów, aby nie być keto zamordystą, no to ja wtedy byłem i to strasznym. Wszystko liczyłem co do grama i czas jedzenia co do minuty, prawie co do sekundy. No, ja byłem jak taki robot. To nie jest zdrowe. Nie. Następną kwestią było to, że ja codziennie jadłem to samo. Praktycznie codziennie. Mianowicie 4 jajka ugotowane na twardo. Nie pamiętam, chyba 300 gram piersi z kurczaka. Pierś z kurczaka na diecie keto. Ale nie smażona. Gotowana na parze. Nie wiem, po co mi to było. I do tego brokuły. I to było koniec. Prawie codziennie jadłem ten sam zestaw. Ale myślicie, że go jadłem tak na raz czy na dwa razy? Stosowałem okno żywieniowe, okno postu? Ni cholery. Aż wstyd. Słuchajcie, ja wtedy jadłem co 3 godziny, prawie przez całą dobę. Naprawdę, miałem nawet w telefonie nastawione budziki, o których godzinach mam jeść. Ja byłem totalnie uzależniony od diety. To dieta rządziła mną, a nie ja dietą. Zresztą, no chyba wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał, że ja polecam stosowanie właśnie postu przerywanego i ograniczenie do 2 posiłków na dobę. U mnie wtedy to wyglądało co 3 godziny. Jajko, pierś, brokuł. Jajko, pierś, brokuł. Kolejnym błędem, jaki wtedy popełniałem, to było cotygodniowe ładowanie węglami. Pamiętam, że w każdą sobotę, ale od samego rana, od 8 na śniadanie leciały 3 pączki, słodka kawa, słodyczy multum. Po prostu do obrzygu ładowałem się tymi węglami, bo chyba, nie wiem, dzisiaj to nawet nie potrafię sobie samemu odpowiedzieć, ale myślałem, że po prostu na diecie keto trzeba odnawiać poziom glikogenu. I teraz tak, no po latach, no to gdzie ta ketoza była? Nie wiem, co to była za dieta, bo to była dieta wysokobiałkowa, bezwęglowodanowa i beztłuszczowa. Także jak to można w ogóle nazwać keto? I do tego jeszcze właśnie te cotygodniowe ładowania tym gównem, tym słodkim czymś, co za cholerę nie jest wskazane. Wstyd o tym gadać, ale przestrzegam Was, nie róbcie tak. To nie ma nic wspólnego z dietą keto. I jeszcze, kochani, chcę właśnie powrócić, że codziennie jadłem to samo. Na żadnej diecie nie jest wskazane, aby jeść codziennie to samo. Wtedy dobrałem produkty bardzo źle, no bo gdzie na keto pierś z kurczaka gotowana na parze? Po co?
No chyba, że jak ją utopisz w majonezie, no ale to też bez sensu. A nie, kiedyś to właśnie żarłem tak na sucho. I to pewnie była właśnie wina tego, że to, co powiedziałem wcześniej, nie miałem skąd czerpać informacji. Dzisiaj macie taki plus, że tego jest masę. Na wszystkich grupach, na moim kanale, na kanale Keto Kocura. I sporo. Nie chcę teraz w sumie wymieniać innych, bo kogoś mogę pominąć, ale macie dostęp naprawdę do fajnej diety i to nie tylko od takich kanałów lifestyle'owych jak mój, tylko też macie dostęp do kanałów, gdzie prowadzą lekarze, dietetycy. Czerpcie z tego, nie popełniajcie takich błędów, jakie ja popełniałem. I jeszcze tak jak wam powiedziałem, u mnie to wyglądało, że prawie jadłem samo białko bez węgli i bez tłuszczów. No to jak bez tłuszczów mogłem mieć energię? Nie, nie miałem. Pamiętam przez pierwszy miesiąc, to cały miesiąc miałem tą tak zwaną keto grypę. Nie miałem energii, byłem rozdrażniony, rewolucje żołądkowe, w ogóle nic mi się nie chciało, ciągle byłem ospały. Miałem nawet taką przypadłość, nie wiem czy kiedykolwiek mieliście, kładąc się spać, czuliście coś takiego, że sami zapadacie się jakby w sobie. Jest coś takiego, to jest koszmar. Oh. I co prawda wtedy w pierwszy miesiąc, oczywiście, zrzuciłem 10 kg. Super? Nie, to nie jest super, ponieważ przy tamtym sposobie odżywiania straciłem sporo tkanki mięśniowej. No to jest no, bez sensu. Oprócz tego oczywiście trenowałem na siłowni. I to był trening oporowy i cardio. Jak ja przeżyłem wtedy? No nie wiem, nie mam... Nie wiem, dzisiaj sam siebie nie rozumiem, ale dzisiaj jestem bogatszy o doświadczenia, o wiedzę i to razy 100 tysięcy. Dlatego właśnie, kochani, na sam koniec, nie popełniajcie podobnych błędów, tak? Nie róbcie, zaznaczam, to nie jest film instruktażowy, chociaż... Nie no, jest. Jak nie być na keto? Jakich błędów nie robić na keto? Nie popełniajcie, jeżeli czegoś nie wiecie. Zapytajcie się bardziej doświadczonych osób. Jest, powtarzam teraz, jest masa informacji na ten temat. 10 lat temu tego nie było, albo ja może nie potrafiłem szukać. Nie wiem, może miałem jakiś dziwny internet. Może z Chin? I jeżeli obejrzeliście tego vloga do końca, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem. Powtarzam, jest nas już was, subskrybentów, już ładnie ponad 1000. Kanał się rozwija. Ja mam bodziec, aby dalej prowadzić te vlogi, które w każdy wtorek i każdy czwartek o godzinie 17. Trzymajcie się, hej!